Pan Stefano, proszę po polsku. Jaki polski? Ja nie znam żadnego słowa. Oprócz taksówka się umiał wtedy tylko zamówić. Bo to jest tak, prosto. Wszystko, co piękne się kończy, wszystko, co złe się kończy. Więc wiesz, że to jest... Wszystko ma jakiś tam koniec. Na dobre i na złe. W tańcu ból jest piękny. Ty musisz być gotowy na porażki. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi. A jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Krawiec, aktor, wokalista, ale myślę, że dla większości znany jest przede wszystkim jako tancerz tańca towarzyskiego. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu rozmowa ze Stefano Terrazzino. Partnerem technologicznym dostarczającym sprzęt jest AMSO.pl. Myślę, że jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych Włochów w Polsce. Jak to się stało, że znalazłeś się w naszym kraju? O, jestem egzotyczny. No aż tak już, może już nie, bo już tak to chyba już jak 15 lat temu już trochę są więcej obcokrajowcy w telewizji i w mediach, więc może to nie jest aż taka rzadkość jak kiedyś. Jak to się stało? No dzięki tańcu. Dzięki taniec tu dostałem propozycję zatańczenia z bardzo dobrą nową partnerką, i która była lepsza ode mnie, więc dla mnie to była po prostu okazja życia. I te też warunki w Warszawie taneczne były dużo lepsze, skąd ja pochodzę, więc warunek był, że musiałem się tu wprowadzić. No coś za coś. Nie można wszystko mieć, więc musiałem zostawić pracę, wszystko, rodzina, swój kraj, gdzie się wychowałem, gdzie znałem wszystko, i przyjechać tutaj. No i ale się opłacało, bo realizowałem to, co chciałem najbardziej. Chciałem żyć od tańca, czyli robić taniec jako mój główny zawód. W wieku 16 lat rozpocząłeś swoją przygodę z tańcem towarzyskim, prawda? I to był taki sposób na nieśmiałość. Dokładnie, to był tylko środek do celu. I to było tylko, miał to tylko służyć, żebym trochę byłem bardziej pewny siebie, żeby już nie bał ludzi, żeby trochę otwierało się na ludzi. Ale nikt nie spodziewał się, że do tego mam dryg, albo nawet talent i pasja, a tu nagle okazuje się, że znalazłem swój język w tańcu. To było nagle tak moje najlepsze, co może się wydarzyć. Taniec się stał moim największym nauczycielem życia, muszę zawsze mówić, że to, co taniec mnie nauczył, też ja przynoszę w życiu i mi łatwiej może się w wielu różnych sytuacjach odnaleźć dzięki tego. To czego nauczył Cię taniec? Na pewno to, że na pewno dużo empatii. Empatia, stawianie się w różne sytuacje, stawianie się w różne sytuacje, akceptacja różnych sytuacji, które nie możesz zmienić. I też taka rzecz, którą nauczył Cię taniec, że coś, które się wydaje, coś, co nie idzie jak planowane, nagle robisz z tego walor. No to bardzo prosto, to się wydarzy w choreografii. Nie idzie tak, a ty musisz to z tego robić najlepiej. I uważam, że to jest piękna analogia do życia, że nie być taki sztywny, że o tak miał być i ludzie potem żal, że tak nie wyszło, bo tak planowałem. Zamiast z tego po prostu odkręcić na coś dobrego, a czasami nawet się okazuje, że ta rzecz, ten błąd albo ten przypadek nagle okazuje się lepsza rzecz niż to tego, co było planowane. Ale trzeba być do tego otwarte, bo większość ludzi trochę tak zamyka, że no bo się żalą na sytuację, która się nie udała. Nie wiem, czy to jest jasne. To jest jedna z wielu sytuacji, ale na pewno to. No na pewno też kontakt do ludzi, że taką łatwość komunikowania się z ludźmi, łatwość też na pewno też świadomości siebie. To jest taka codzienność poznania siebie. Trochę jakby może terapia na takiej zasadzie, że słuchasz siebie. Kim jesteś, jakie masz potrzeby, gdzie jesteś. No na co dzień, jeżeli robisz inny zawód, nie wiem, zależy jak zawód, ale może nie jesteś na tym zajęty w tym, a tu codziennie jesteśmy ze sobą zajęte i to jest na tyle fajne, bo się zrobisz bardzo świadoma osoba też. I jak jesteś świadoma osoba, łatwiej znaleźć rozwiązania w różne sytuacje w życiu. Tak myślę. A czy taniec uczy radzenia sobie z porażkami? Myślę, że to jest chyba na porządku dziennym w tańcu. Jak najbardziej. To ogólne
sztuka tak w sobie, nie? To się mówi, jeżeli coś szukasz, coś wyjątkowego i tak dalej, ty musisz być gotowy na porażki. Jakby, że to akceptujesz jak coś normalnego, a nie taką tak na siłę próbować ich uniknąć. Oczywiście nie robisz, żeby było porażka, bo robisz wszystko, żeby było jak najlepiej. Ale jeżeli przyjdzie porażka, powiedzmy z dużo bardziej otwarty rękoma i z dużo bardziej mądrością ją akceptujesz, bo okej, okay, ja z tego robię coś dobrego, nie że ojej, ale wstyd, ale takie rzeczy. No to tam jest nauczyło, że po prostu porażki są normalne i są po to, żeby nas wzmocnili, rozwijali, uczyli nam. Ale trzeba naprawdę mieć taką właściwe nastawienie, bo inaczej to tylko szkodzą. Stefano, a jak to się stało, że znalazłeś się w programie telewizyjnym Taniec z Gwiazdami w roli trenera? W tych czasach na pewno należeliśmy z moją partnerką Waszabatyn do takiej topowe pary, które są w Polsce. Po prostu my reprezentowaliśmy, Niemiec, ale jakby Warszawa była całą tą ta creme de la creme, czyli najlepsi byli Warszawy, trenowaliśmy nawet w jednym klubu. Wiadomo, że potem też choreografi z tego programu wiedzieli, gdzie szukać dobre tańce, doświadczone tańce przede wszystkim. No i przyjechali zawsze ten studio oglądać tancerze. No bycie już tam dzięki rezultowi, dzięki wynikowi byliśmy na topie. No a potem swoją drogę jest trochę względem osobowości, względem umiejętności, uczenia i tak dalej, różne. I też czy w ogóle coś takiego nas interesuje, bo dużo tancerzy nie chodziło to w grę, bo to jest komercja i tak dalej, powinno się tylko turniej robić i wszystko. U mnie to było, może telewizję nie szukałem też tak bezpośrednio, nie szukałem teraz, o będę znany albo takie rzeczy. Po prostu ja to było po pierwszy rok, jak byłem w Polsce, a propos jak przyjechałem i już tak po jeden rok dobre wyniki, myślałem sobie, dobre, fajne, wystarczy mnie. Już to poczułem, co to znaczy na wysoki poziom tańczyć z najlepszymi tancerzami, najlepszymi trenerami. Ale jednak potem jest taki czas, że nagle priorytet znowu się zmienia. Myślisz, jednak brakuje mi mojej rodziny, brakuje mi mojej otoczenia. I chciałem wrócić, a moja partnerka powiedziała, słuchaj, tam jest taki program, pytali mnie, może róbmy to, może dzięki tego zostajesz, coś tam. I tak powiedziałem, no gdzieś tam oglądam te filmiki, oglądam ten program, dostałem jakieś kasety VHS, ale było ładne, było fajne, było kolorowo, mi się podobało, że były te scenki, że to nie było takie typowe sportowe taniec, mimo że się tańczyło z amatorką, ale podobało mi się całe to otoczenie, to, że jest muzyka na żywo. Powiedziałem, i te aktorskie rzeczy, powiedziałem, ale takie rzeczy lubię. No cóż, no to może zrobimy to. I tak, ale to był taki na fan, tak, no próbujemy, potem wjadę. Już jeden raz, bawię się trochę i wjadę. Więc też moje nastawienie było, jak teraz się okazuje, bardzo na pewno korzystne, ponieważ idziesz tam bez ciśnienia, na luzie, nie rozumiesz nic. Ja nie rozumiem po polsku. Na początek jak byłem zaproszony, miałem mówić po angielsku, a potem po parę nagrań się okazało, że ten angielski za bardzo tworzy jakiś mur między bohater i widz. I tak mówili producenci, więc powiedzieli, słuchajcie, pan Stefano, proszę po polsku. Jaki polski? Ja nie znam żadnego słowa. Oprócz taksówka się umiałem wtedy tylko zamówić. I tam pytając za każdym razem zawsze kamera, te operatorzy za kamera, jak się mówi prawo, lewo. I tak z tymi 2-3 słowami zawsze tak zaczynałem jakoś poradzić i to powodowało, że nagle wyszedłem w takim tryb i coraz więcej słowa się nauczyłem. Poszedłem do programu na luzie. Oczywiście robiłem to, co kocham, bo ja kocham tworzyć, lubię uczyć te całe historie, te kostiumy około tego, tylko całości. Widziałem, że bardzo mi się to podoba i nawet się nadaje, okazało się. No i wtedy wygrałem program. Oczywiście zrobiłem jakąś abstrakcję.
nagle wygram program. No chciałem wrócić już powoli, ale tak potem jedno ciągnęło od drugiego. O, dobry, kolejny program, może jeszcze kolejny program, czyli Taniec z Damami. Potem Justyna Streczkowska poznałam, a może zaśpiewasz, a tu może zagrasz w serialu, a może to. I zaraz, ja byłem jeszcze parę lat, pierwsze parę lat jeszcze mieszkałem w taki mieszkanie studenckie, dzielone, jakby dzieliłem się mieszkanie z innym, z myślą, że zaraz, jeszcze trochę i zaraz ja wracam. No i tak minęły lata, mój polski się poprawiło, coraz bardziej się integrowałem w kulturze, w wszystkim i coraz bardziej lepiej się też poczułem dobrze, bo bardzo istotna rzecz było to, że w momencie jak uczyłem się języka, bardziej rozumiałem też tę mentalność, nagle dłużej na cię odbierałem niż na początku, bo samo fakt, że Polacy mają inne relacje do używania takich negatywnych słów, a jak jesteś obcokrajowcy i słyszysz to na początek, to jest trochę szokujące. Bo przyjdziesz tu i nagle wszystko jest tragedia, masakra, bez sensu, a u ciebie to takie słowa to mają no, inne wartości, to jakby inne sytuacje bym powiedział, tak, naprawdę tragiczne sytuacje, a tu tak się mówi, bo tak jest kultura, tak wynikiem historii, lepiej nie zapeszać, tak dalej, tak dalej. Więc w momencie, jak ja się jakby głębiałem w kulturze, już to wszystko jest inaczej i to inaczej to wszystko potem odbierasz i mogę się nie wiem, przyjaźnić, tak poczuć, głębić, zbliżać się do tej kultury i dzięki tego też dobrze czuć. No już się stało, potem kiedyś poddałem się, dobra, przynajmniej teraz kupuję mieszkanie, jak już tyle pracuję, kupuję mieszkanie. Kto wie, może jeżeli jeden dzień wracam albo nie, tak trochę opuszczałem taki planowania i troszeczkę poszedłem cały czas za flow, bo mimo wszystko ja tu się realizuję, jestem miło akceptowany od Polaków, nie wiem, tak się naprawdę, tak sympatia od ludzi mam tu wielką. Może ta włoskość też pomaga, ta egzotyczność, inaczej traktują obcokrajowcy jeszcze z Włoch niż może sam Polak. Ja zazdrość, takie rzeczy, które Polacy mówią własne cechy narodowy na swoją skórę nie odczuwałem. Ale może mówię, może mam taką wyjątkową sytuację, że jestem gościem i traktowany bardzo dobrze, dlatego nie mogę narzekać. A teraz myślisz o powrocie do swojego kraju? No na pewno teraz po 40 instynkt jakby u nas się mówi, ziemia woła trochę, no też takiego, jest coś takiego, ja pochodzę z Sycylii, mam korzenie na Sycylii, rodzice się wychowaliśmy w Niemczech, bo jestem syn migrantów, nigdy nie mieszkałem na Sycylii, byłem zawsze całe lato, w trakcie całego lata byłem zawsze na Sycylii, jak było przerwę w szkole, u dziadków, znajomy, więc ją to Sycylię trochę idealizuje, od lat tęsknię za nią, po prostu teraz trochę bym chciał tam być więcej. Buduję teraz dom, robić coś w tym kierunku, żeby tam być, buduję tam jakiś agryturyzm, żeby moje warsztaty taneczne tam coraz więcej mieć i dzięki tego też pracę. Ale też się czuję bardzo dobrze w Polsce, dlatego chciałbym na pewno na początek łączyć te dwa świata, brać wszędzie, co jest najlepiej. No po prostu wiecie, każdy, the best of Polska i Włochy razem. I tak żonglować te dwa światy, zobaczymy cię potem. Jednak nie jest tak, jak wyobrażałam Sycylia i jednak będę chciał tutaj, albo jednak to będzie tak i będzie jednak ten instynkt, który mówi, no na stare lata tam, gdzie korzenie, kto wie, może jednak będę tam na zawsze. Mi trudno powiedzieć, bo moje życie jest bardzo nieprzewidywalne, ale na razie powiedzmy jest jakikolwiek plan w tym kierunek, no i zobaczymy potem. Jesteś bardzo dobrym tancerzem, jesteś choreografem, wokalistą, aktorem. Czy ty czujesz się człowiekiem spełnionym i człowiekiem sukcesu? Tak, na pewno się czuję spełniony, bardzo. Sukcesu, dla mnie pojęcie sukcesu przede wszystkim jest to, że sukcesu znaczy, że realizujesz swój plan. Że swój plan znaczy coś, co jest w tobie, tu instynkt, co masz potrzeba, co daje ci radości, co daje ci sens życia. I w momencie, jak to realizujesz, to jest ze mnie sukcesu. Sukcesu nie chodzi, że muszę być mistrz świata. To, że ja tańczę, że z tancem mogę żyć. A na początek mówili, o, tylko opłaca się, jak będziesz mistrz świata. A ja mogę teraz tańczyć. To dla mnie to już jest sukces wielki. I czuję się, że jestem bardzo zrealizowana osoba, bo zrealizuję swój marzeń po prostu. No, od jeden do drugiego. I z upadków, z trudności, z wszystkim. Bo to nie jest tak. Proste, no. Po prostu cały ten pakiet, który przenosi
taki realizowania takich marzeń, ale dzięki tego daj mi w życiu taki rodzaj, szczęście to jest za duże słowo, zawsze uważam, ale na pewno jakaś harmonia, które są dużo małe, często piękne, szczęśliwych chwil. Kończąc, Stefanu, zapytam, jak ty sobie radzisz w trudnych chwilach, kiedy tęskniłeś za swoją rodziną, kiedy ponosisz porażki, jaki masz na to sposób, żeby sobie poradzić? Nie wiem, może to jest jedna, nie wiem, to jest to, czy to jest natura, że mimo wszystko to jest jedno, na pewno jest taki te negatywne rzeczy w jakiś sposób, że wiesz, co się trochę głębia, takie, trochę tak ci daje taki niepewne uczucia i tak dalej, próbuję jednak na ile się da limitować, tak, ograniczyć. To są ludzie, to są informacje i skupić się na co, to po prostu mnie daje radość. Dlatego dla mnie głównym motorem w moim życiu są tworzenia. Tworzyć cokolwiek, to jest nawet mała rzecz. Nawet w czasie lockdown, w momencie jak mogę potem, okej, okay, mam czas gotować, albo wracam do krawiectwa, cokolwiek i nagle tylko coś tworzyć, przynajmniej dla mnie, to dało mi taką nadzieję, taką radość, taką pozytywną energią. I skupię się na to, na ile jest w tym danym trudnym momencie możliwe, żeby uciekać, bo sytuację nie zmieniam, ta negatywna, która byłaby około, no ale możesz jakby swój fokus trochę zmienić, nie? Że teraz dobre, skupiam się na to i wiem, że to mi pomaga przetrwać. No zawsze kiedyś czytałem taką piękne zdanie, że wszystko co piękne się kończy, wszystko co złe się kończy, więc wiesz, że to jest wszystko ma jakiś tam koniec. Na dobre i na złe. No więc jak na dobre, to trzeba się cieszyć każdą chwilę i być gotowy nie próbować to trzymać, bo i tak się kończy też. Ale jak jest złe, wiesz, że to musi się też kończyć. To jest balans, to jest życie. Trzeba jakby, nie można tylko dobre rzeczy wyciągnąć. Jak akceptacja całością życia, w swoją kompleksowość. I to też taniec mnie nauczył, wracając do pytania. Taniec nauczył mnie, że wszystko ma swoją wartość. W tańcu ból jest piękny nagle, coś cierpienia. I bez tego może taki pokraczny ruch, taki brudny ruch, ten piękny nie miałby swoją wartość. I to jest piękna analogia do życia, które co ja widzę w ruchu, w tańcu na co dzień. I dla mnie najlepsza terapia. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.